18.30, Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Rozdzielenie wizyt prezydenta i premiera w Katyniu w kwietniu 2010 roku odbyło się na żądanie Rosjan, wynika z dokumentów ujawnionych w kolejnym odcinku Resetu. 5 osób nie żyje, a 8 zostało rannych po tym, jak samolot Cessna runął na hangar, w którym byli ludzie. Do wypadku doszło w miejscowości Hrcynno koło Nowego Dworu Mazowieckiego. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowienie o wstrzymaniu wykonalności decyzji środowiskowej dla kopalni węgla brunatnego Turów. W najnowszym odcinku serialu dokumentalnego Reset autorzy dotarli do notatek potwierdzających, że polscy dyplomaci już we wrześniu 2009 roku mieli świadomość, że Rosjanie nie życzą sobie na obchodach katyńskich udziału prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W dodatku informacje te celowo ukryli przed głową polskiego państwa. To był jeden z elementów działań podejmowanych przez rząd Donalda Tuska, które ostatecznie doprowadziły do rozdzielenia wizyt premiera i prezydenta w Katyniu w 2010 roku. Łukasz Żmuda. W filmie ujawniono treść dokumentu Donalda Tuska do Władimira Putina. Prosił w nim o poparcie kandydatury Włodzimierza Cimoszewicza na sekretarza Generalnego Rady Europy. Cimoszewicz to były kontakt operacyjny komunistycznej służby bezpieczeństwa o pseudonimie Kareks. Jestem głęboko przekonany, że doświadczenie polityczne pana Cimoszewicza, jego zaangażowanie w polską transformację na przestrzeni 2 dekad oraz jego gruntowna znajomość stosunków europejskich czynią go szczególnie predestynowanym na to stanowisko. Będę wielce zobowiązany za pańskie życzliwe poparcie dla kandydatury Włodzimierza Cimoszewicza na stanowisko sekretarza Generalnego Rady Europy. W tamtym czasie rząd koalicji PO-PSL prowadził bardzo intensywną politykę tzw. resetu w relacjach z Rosją. Dotyczyło to także ugodowego podejścia do historii, gdzie narrację narzucali Rosjanie. Na przykład wtedy, gdy rosyjscy generałowie służby wywiadu wydali książkę, w której odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej zrzucono na nazistowskie Niemcy i Polskę. Dlaczego do tej pory nie ma reakcji? Jesteśmy narodem dumnym. Będę bronił także stanowczo naszego podstawowego założenia w polityce zagranicznej, a ono zasadza się na idei stosunków dobrosąsiedzkich, przede wszystkim sąsiadami. Na wielu etapach tych rozmów, nawet tych przecież oficjalnych, ale jednak zakulisowych, on w ogóle przeciwko takiemu wykładowi historii, jaki prezentował Putin, w zasadzie w ogóle nie protestował. W przeciwieństwie do prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W tym czasie Władimir Putin w swoich wypowiedziach starał się zrównać ludobójstwo na polskich elitach w Katyniu z epidemią tyfusu u bolszewickich jeńców 1920 roku. Trzeba też potrafić przyznać się do grzechów i nie stawiać w jednej płaszczyźnie decyzję o zamordowaniu 30 tysięcy ludzi i epidemii tyfusu lub innych chorób. To nie jest droga do pojednania. Gdy Władimir Putin odwiedził Trójmiasto, doszło do rozmowy Tuska z Putinem na Sopockim Molo. Autorzy resetu dotarli do notatek polskiego MSZ po rozmowach z rosyjskimi dyplomatami we wrześniu 2009 roku. Powstały dwie notatki. Otoczenie prezydenta otrzymało pierwszą, natomiast w drugiej, zatajonej przed Lechem Kaczyńskim, znalazła się informacja o obiekcjach Rosjan co do wspólnej wizyty premiera i prezydenta na uroczystościach w Katyniu w 2010 roku. Dmitrij Polański interesował się, czy podczas spotkania z Komisją Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 23 września bieżącego roku minister Radosław Sikorski wyraził oczekiwanie, że jak donosiła Prasa Polska, dojdzie do wspólnego udziału premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej w uroczystościach upamiętniających 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Rozmówca zaznaczył przy tym, że strona rosyjska w zasadzie nie ma nic przeciwko takiej ewentualności. Obawia się zarazem, że chęć udziału w tym wspólnym przedsięwzięciu może wyrazić również prezydent Lech Kaczyński, jako że w opinii strony rosyjskiej sprawy historyczne bardziej leżą w gestii prezydentów, aniżeli premierów. Z dokumentu wynika, że już we wrześniu 2009 roku, wbrew temu, co mówił Tusk i jego byli podwładni, pojawił się wątek rozdzielenia wizyt w kwietniu 2010 roku.
Te dokumenty, które dzisiaj są pokazywane w tych odcinkach serialu Reset, są szalenie ważne i mam nadzieję, że uzmysłowią wielu Polaków, jak błędną politykę, jak mocno prorosyjską politykę i przez to bardzo niewłaściwą, błędną, szaloną, można rzec, prowadził rząd Donalda Tuska. To jest bezpośredni efekt wizyty Putina w Sopocie i w Gdańsku. Co ważne, gdy Donald Tusk rozmawiał z Władimirem Putinem na sopockim molo w Samarze w Rosji, trwał remont polskiego samolotu Tu-154M, którym 10 kwietnia 2010 roku polska delegacja udała się na uroczystości rocznicowe do Katynia. Już wówczas rząd podejmował decyzje, które zostały przez Rosjan wykorzystane do realizacji zbrodni smoleńskiej. Jest to sprzeczne z zeznaniami składanymi pod przysięgą przez urzędników premiera Tuska. Wyraźnie widać, że premier i jego otoczenie miało wiedzę, że Rosjanie chcą rozdzielenia tych wizyt, co zakończyło się potem tragedią. A jednocześnie ukrywają tą wiedzę przed prezydentem. Szósty odcinek serialu Reset został dedykowany pamięci ofiar zamachu w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. To był lot szkoleniowy. W samolocie leciał pilot i dwóch pilotów kursantów. Wczoraj wieczorem mały samolot pasażerski Cessna rozbił się na lotnisku w Hortynnie pod Warszawą. Zginęło 5 osób, a 8 zostało rannych, w tym 2 ciężko. Na budynek aeroklubu spadła awionetka, która próbowała wylądować w złych warunkach atmosferycznych i uderzyła w hangar, gdzie przed burzą schroniło się 20 osób. Zgłoszenie otrzymaliśmy około godziny 19:39. Już po kilku minutach na miejscu byli policjanci i niestety potwierdzili te niepokojące informacje związane z ofiarami danego zdarzenia. W tym przypadku te pierwsze działania policjantów polegało przede wszystkim na zapewnieniu płynności prac tych służb ratunkowych. Mówimy o pogotowiu, mówimy o Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu działało kilka karetek, w tym lotne pogotowie ratunkowe, no i oczywiście była udzielana ta niezbędna pomoc, bo w pierwszej kolejności liczy się właśnie pomoc medyczna dla osób potrzebujących pomocy. Dopiero na tym następnym etapie skupiliśmy się już na działaniach czysto procesowych, związanych już chociażby z oględzinami danego miejsca zdarzenia i działania policjantów, które trwały tak naprawdę do późnych godzin nocnych, po około godziny 3:30 zakończyły się nasze działania na tym pierwszym etapie oględzin. One były kontynuowane i są kontynuowane dzisiaj. Za każdym razem wykorzystujemy tutaj specjalistyczny skaner laserowy, który pozwala nam na zgromadzenie bardzo dokładnych pomiarów. Strażacy na miejscu wykonali stabilizację samolotu oraz dostęp do pilota znajdującego się w środku, który okazał się jedną właśnie z tych ofiar śmiertelnych. Wspieraliśmy także działania medyczne prowadzone przez Państwowe Ratownictwo Medyczne. W działaniach udział wzięło ponad 60 strażaków. Na miejscu pracowaliśmy razem z Państwowym Ratownictwem Medycznym, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Policją oraz załogą wojskowego śmigłowca. Po zakończeniu tej akcji ratowniczej działania strażaków polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia. Przeważająca większość tych osób to są te osoby, które właśnie znajdowały się wewnątrz tego hangaru, tych pomieszczeń, w które uderzył ten samolot. W samolocie, z tych informacji, które wiem, znajdowały się trzy osoby. Jedna z tych osób zginęła na miejscu, natomiast te dwie została im udzielona pomoc. Prawdopodobnie jedna sama nawet opuściła po zdarzeniu samolot. Zatem przeważająca większość tych poszkodowanych to były te osoby, które się znajdowały w tych pomieszczeniach. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Warszawskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 31 maja o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej w sprawie Turowa. Uwzględniono zażalenia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, firmy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz Prokuratury Krajowej. To, co stało się miesiąc temu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, to był niepokojący precedens, w którym jeden sędzia zdecydował się zniszczyć bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Żaden sędzia w Polsce jednoosobowo nie ma mocy konstytucyjnie, by rozstrzygać o tak fundamentalnych kwestiach. Przypominam, że wnioski te w tym postępowaniu składały fundacje związane z Niemcami, którzy robią bardzo dużo, żeby zniszczyć polską energetykę, uzależnić energetycznie Polskę od siebie. I z ulgą należy przyjąć dzisiejsze orzeczenie NSA, które uchyliło to postanowienie, dzięki czemu kopalnia w Turowie może normalnie funkcjonować. A to świadczy o tym, że sąd przychylił się do argumentów tak naprawdę naszych instytucji, ministerstwa między innymi klimatu, które w tej sprawie bardzo mocno działało i przytaczało konkretne argumenty. Nie może być tak, że jednoosobowo sędziowie, którzy są jeszcze dodatkowo zaangażowani w upolitycznione stowarzyszenia sędziowskie, będą decydowali o tym, jakie przedsiębiorstwa w Polsce będą działały, a które mają tej działalności zaprzestać, zwłaszcza przedsiębiorstwa, które mają kluczowy wpływ na nasze bezpieczeństwo energetyczne. Rosja wstrzymała swój udział w umowie zbożowej regulującej warunki eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Oznacza to, że od wczoraj ładunki wypływające z ukraińskich portów nie mają gwarancji bezpiecznej żeglugi, a morski korytarz humanitarny musi zostać ograniczony. W związku z decyzją Kremla powraca kwestia importu ukraińskich produktów do państw Unii Europejskiej. Konrad Chmioła. 4 czerwca ubiegłego roku, wychodząc naprzeciw poważnym problemom z wywozem zboża, Bruksela podjęła decyzję o bezcłowym handlu z Ukrainą. W konsekwencji nastąpił niekontrolowany napływ zbóż, zwłaszcza do krajów sąsiednich. Poważne straty ponieśli rolnicy z Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. W celu złagodzenia kryzysu zbożowego w tych krajach Komisja Europejska zgodziła się na wyłączenie ich z importu produktów rolnych od 2 maja do 15 września. Jutro mamy pierwsze spotkanie tu w Polsce. 5 ministrów, którzy tu przyjadą, i będziemy dalej rozmawiać o przyszłości. Bo my nie robimy tej koalicji przeciwko komuś, bo ktoś próbuje wbić klina między nas, na przykład Ukrainę, a to jest koalicja dla naszych rolników przede wszystkim. To jest koalicja również dla Ukrainy, to jest koalicja również dla Unii Europejskiej, dla stworzenia mechanizmów. A dziś w Brukseli zakończył się szczyt Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby, poświęcony wypracowaniu wspólnego stanowiska przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę. Będziemy na pewno bardzo twardzi, jeśli chodzi o ochronę polskiego rynku. To mogę powiedzieć już dzisiaj. Zwracam uwagę Komisji Europejskiej od dłuższego czasu na konieczność budowy infrastruktury. Tutaj w stałym przedstawicielstwie pan ambasador Andrzej Sadoś bardzo intensywnie pracuje z naszymi partnerami, aby właśnie pozyskać środki na rozbudowę infrastruktury dla wywozu tego zboża ukraińskiego. Decyzję Rosji o zawieszeniu umowy zbożowej komentowano również na forum ONZ. W opinii ekspertów Rosja celowo prowokuje zagrożenie humanitarne, by użyć go jako karty przetargowej przeciwko sojusznikom Kijowa. Strategia Moskwy zakłada, że kwestia ukraińskiego zboża będzie kością niezgody pomiędzy Kijowem a Brukselą. Rosja postanowiła podsycić płomień swojej imperialnej wojny z Ukrainą o agresję gospodarczą. Skutki decyzji Rosji o jednostronnym wycofaniu się z umowy zbożowej szczególnie odczują najbardziej potrzebujące i najmniej zamożne państwa Azji. Cokolwiek Rosja mówi, aby usprawiedliwić swoje zachowanie, jest niewiarygodne. Proszę zauważyć, że gdy Moskwa z jednej strony blokuje nasze porty, z drugiej zwiększa eksport własnego zboża, w tym skradzionego z czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy. Władze w Kijowie w związku z blokadą portów prawdopodobnie zdecydują o zwiększeniu eksportu drogą lądową do Unii Europejskiej, co rodzi dodatkowe problemy dla Straży Granicznej, służb sanitarnych i skarbowych. Dodatkowym zagrożeniem są przebywający na Białorusi najemnicy rosyjskiej grupy Wagnera. Doniesienia na temat tego, co oni tam robią, są różne. Część mówi o tym, że mają budować odpowiednik polskich wojsk obrony terytorialnej, a inne doniesienia mówią o tym, że właśnie będą podszczypywać NATO na granicy poprzez różnego rodzaju prowokacje. Białoruś w tych prowokacjach ma doświadczenie, bo nawet w czasie kryzysu granicznego w 2021 roku były przypadki przekraczania granic przez nieoznaczone grupy dywersyjne. Także to nie będzie nowa jakość też w przypadku Łukaszenki. Według emerytowanego rosyjskiego generała Andrija Kartopułowa, wagnerowcy mogą zaatakować przesmyk suwalski, 65-kilometrowy odcinek granicy polsko-litewskiej, od wielu lat uważany za jedno z newralgicznych miejsc w Europie i ewentualny punkt zapalny konfliktu Rosja-NATO. Do tego momentu to była jedyna droga lądowa prowadząca logistycznie, zapewniająca wsparcie dla Litwy, Łotwy i Estonii, dla tych trzech państw równocześnie w momencie, gdyby Rosja je zaatakowała.
No ale w tej chwili istnieje ogromna możliwość wsparcia, co prawda drogą morską i powietrzną ze strony Finlandii i Szwecji. Tymczasem eksperci uspokajają. Tego typu groźby należy raczej traktować w kategoriach blefu nastawionego na sensacje w ramach wojny informacyjnej. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. Mija 510 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Infrastruktura portu w Odessie na południu Ukrainy została uszkodzona w wyniku ostrzałów przeprowadzonych przez Rosjan z użyciem pocisków rakietowych i dronów. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 6 pocisków manewrujących kalibr. Na Ukrainie jest nasz korespondent Witold Newelicz. 510 dzień wojny na Ukrainie rozpoczął się od rosyjskiego ataku na port i aglomerację odeską. Kilkanaście szachidów oraz 6 kalibrów zostało wycelowanych w infrastrukturę portową oraz przyległości magazynów zbożowych. Stało się tak między innymi dlatego, że port odeski opuścili inspektorzy Organizacji Narodów Zjednoczonych, którzy przebywali na tym terenie w trakcie obowiązywania umowy zbożowej. Co się stało dzisiaj w nocy, na pewno jest następstwem zerwania przez Rosjan tej umowy. Jednocześnie prezydent Turcji zadeklarował już wcześniej podczas szczytu NATO, że przedsięwzie jakieś kroki, aby umożliwić Ukrainie transport zboża. Umowa zbożowa pozwoliła Ukrainie eksportować 33 miliony ton zboża drogą morską. To jest bardzo poważny zastrzyk finansowy dla tego państwa, gdyż w sytuacji permanentnej wojny odbywającej się od 500 dni, tutejszy przemysł nie jest w stanie zarabiać takiej dużej ilości pieniędzy. Na odcinku północnym frontu wschodniego doszło do rosyjskich działań ofensywnych. Sztab Generalny Ukrainy podał, że Rosjanom udało się pokonać ponad 2 kilometry, przełamać tam linię frontu. Natomiast w okolicach Bachmutu Ukraińcy cały czas bardzo mozolnie posuwają się do przodu. Oczywiście walki odbywają się również na odcinku zaporowskim, ale stamtąd nie ma jakichś informacji o spektakularnych sukcesach armii ukraińskiej. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przebywa w USA na cmentarzu weteranów w Radcliffe. Złożył kwiaty przed pomnikiem żołnierzy, którzy zginęli walcząc z terroryzmem. A dziś odwiedził bazę Fort Knox, gdzie uczestniczył w przekazaniu obowiązków zastępcy dowódcy 5. Korpusu Sił Lądowych US Army generałowi Maciejowi Jabłońskiemu, a także wziął udział w posiedzeniu grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy. Celem mojej wizyty w USA jest docenienie zaangażowania amerykańskiego we wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Tu w Fort Knox mieści się dowództwo 5. Korpusu Sił Lądowych USA. Wysunięty element tego dowództwa jest na stałe w Poznaniu. To z Poznania dowodzeni są żołnierze amerykańscy na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ta obecność jest bardzo ważna, zwłaszcza w kontekście sytuacji za naszą wschodnią granicą. Z jednej strony mamy do czynienia z atakiem rosyjskim na Ukrainę, toczy się tam wojna, z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z zagrożeń z terytorium Białorusi. Dziś wiemy, że Wagnerowcy są na Białorusi. Obecność amerykańska jest najlepszą metodą na odstraszanie agresora. Chcę podkreślić, że przede wszystkim Wojsko Polskie broni naszej ojczyzny. Stąd moja decyzja o przerzuceniu na wschód 2 batalionowych grup bojowych z zachodu. To 12 i 17 brygada, aby wzmocnić granice i wesprzeć Straż Graniczną. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dziś śledztwo, które ma wyjaśnić, czy Ludmiła Kozłowska, prezes Fundacji Otwarty Dialog, mówiła prawdę, składając zeznania w sądzie. Chodzi o relację, że funkcjonariusze mołdawskich służb specjalnych udostępnili jej informacje z tajnego raportu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Funkcjonariusze z Kiszyniowa zaprzeczają. Dlatego redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawa jest ewidentna, dlatego że pani Kozłowski zeznała, iż miała dostęp do tajemnicy ABW poprzez służby mołdawskie. Zarówno służby polskie zaprzeczyły, że przekazywały jakiekolwiek tajemnice służbom mołdawskim, i służby mołdawskie zaprzeczyły, żeby cokolwiek przekazywały pani Kozłowski. Wręcz stwierdziły, że nie miały z nią żadnych okazji. Więc jeżeli dwie służby różnych krajów twierdzą, że ta pani to wszystko wymyśliła, a zeznaje po uprzedzeniu odpowiedzialności karnej, to jest to powód do wszczęcia śledztwa. Ta pani zeznawała w ważnej sprawie, no bo w końcu podaje dziennikarza do sądu
i jako jeden z ważniejszych dowodów na rzecz swoich argumentów podaje przecieki ze służb, które okazują się wyssane z palca. Już za dwa tygodnie, 1 sierpnia 2023 roku, ulicami Warszawy przejdzie Marsz Powstania Warszawskiego. To wydarzenie niesie nas w świat wspaniałych ideałów, niepodległości, niezależności, umiłowania wolności, mówi Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Jest to ogromne zgromadzenie, bo ono co roku gromadzi kilkadziesiąt tysięcy osób. Trzeba powiedzieć o tym, że 1 sierpnia najczęściej wypada w dni pracujące, czyli to jest no, bardzo duża frekwencja. To nie jest dzień wolny od pracy. Cała aura wokół tego marszu no, jest taka naprawdę dosyć podniosła, ale i też ze względu na aurę pogodową na środek wakacji sprawia, że biorą w niej udział naprawdę ogromne rzesze i turystów, i warszawiaków, i ludzi przyjeżdżających nawet z zagranicy. Mnóstwo dzieci, kolorowo, przyjemnie śpiewamy wspólnie patriotyczne pieśni, powstańcze pieśni. Myślę, że to jest wydarzenie, na które warto przyjść i w którym się wspólnie jednoczyć jako polscy patrioci, którzy też myślą o suwerennym i niepodległym państwu polskim, którzy odnoszą się do historii, która w tej chwili no, na świecie jest zakłamywana często. Polskę i Polaków robi się dzisiaj jako jakichś współpracowników nazistowskich Niemiec i myślę, że takiej narracji też poniekąd sprzyja również warszawski ratusz, gdzie z tym ratuszem mamy po prostu tutaj w tym zakresie dosyć poważny konflikt. W 20 włoskich miastach obowiązuje najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. W wielu regionach, w tym między innymi w Rzymie, temperatury przekroczyły 40 stopni Celsjusza. Z kolei na Sardynii termometry pokazały 47 stopni. Jednocześnie meteorolodzy ostrzegają, że najbliższe dni przyniosą kolejne wzrosty temperatur. Pierwszą strategią, jak sądzę, jest znalezienie miejsc takich jak to, w którym teraz odpoczywamy. I nie zapomnij pić dużo wody. Zarezerwowaliśmy ten wyjazd rok temu, więc trzymamy się swoich planów. Ale nie sądziłam, że będzie 40 stopni. Upał jest okropny, pocimy się niesamowicie. To sprawia, że czujemy się niekomfortowo. Jestem gotowa wrócić do hotelu zamiast tu spacerować. Czerwony alert przed upałami obowiązuje w Wiecznym Mieście, a także w Anconie, Bolonii, Bolzano, Bresci, Cagliari, Campobasso, Florencji, Frosinone, Latinie, Messynie, Neapolu, Palermo, Perugii, Pescarze, Rieti, Trieste, Wenecji, Weronie i Viterbo. To oznacza, że fala wyjątkowo dotkliwego skwaru nęka Włochy od północy po południe. Jutro alarm zostanie jeszcze rozszerzony, bo najbliższe dni mają według meteorologów przynieść dalszy wzrost temperatur. I to wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.